Znamy podział mandatów w okręgu siódmym. To 2 mandaty dla Koalicji Europejskiej, 2 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości i 1 dla Wiosny Roberta Biedronia. Wielkopolskę reprezentować będą Ewa Kopacz, która zdobyła 252 032 głosy, Leszek Miller z wynikiem 79 380 głosów, Zdzisław Krasnodębski, który zdobył 164 034 głosy, Angelika Możdżanowska z wynikiem 76 953 głosów i Sylwia Spurek z wynikiem 55 306 głosów.